Wyniki grupy kapitałowej GPW za drugi kwartał 2018 roku są dobre, mimo że sam rynek kapitałowy, w sensie obroty na rynku kapitałowym, nie były wysokie. Natomiast sprawdzają się nasze tezy strategiczne. Nasz segment towarowy, szczególnie obrót energią elektryczną, bardzo ładnie się rozwija i tu wyniki finansowe są dużo lepsze niż się spodziewaliśmy. Również w obszarze danych mamy stabilne przyrosty przychodów. Sprzedaliśmy nasze udziały w londyńskiej giełdzie, zarobiliśmy na tej transakcji ponad 20% rocznie. Chcemy zarabiać na sprzedaży rozwiązań technologicznych. Pierwszym narzędziem będzie narzędzie do analizy kosztów transakcji. Planujemy też stworzyć trzeci rynek, którym będzie możliwe pozyskiwanie finansowania i ograniczony obrót wtórny dla startupów. Są też inicjatywy w obszarze rynku towarowego, na przykład takie jak platforma do obrotu odpadami. Staramy się wykorzystywać nasze kluczowe kompetencje do tego, żeby mieć tą bazę przychodów bardziej zróżnicowaną. Liczymy, że w drugiej połowie roku rozstrzygnięte zostaną granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Złożyliśmy dwa wnioski i liczymy na to, że nasze innowacyjne projekty zyskają uznanie Narodowego Centrum.